Malborka, z pięknego miasta. Za nami tutaj Nogat. Jesteśmy w knajpce, w bardziej w restauracji, pewnie obejrzy obiadku, bo mam tylko chwilę, żeby odpowiedzieć na te pytania. Zebraliśmy to z Instagrama, z YouTube'a, z mojego oddzielonego z kanału. No i tak szybko, chęć jest zajęta, więc mam chwilę, żeby na te pytania odpowiedzieć. No cóż, żeby nie zabierać Wam czasu. Andrew, a czemu nie nagrywasz filmu już przez 10 miesięcy? No 10, no tak, no sporo już minęło czasu, ale to sprawy prywatne. Nie chcę o tym mówić w tej chwili, to dużo się zadziało w moim życiu i musiałem odstawić kanał, musiałem wszystko odstawić, przerwać wędkowanie. Teraz pomału wracam do tego i myślę, że się to ładnie wszystko porozkręca. Dlatego był jeden wyjazd do Malborka, drugi Mierzeja Wiślana u siebie, troszeczkę wędkarstwa, no i przygotowujemy się już na taki grubszy wyjazd. I też na, ale to, nie, bo to następne pytanie będzie, to nie chcę o tym mówić, nie? Kawka, wspaniała sprawa. A jeszcze do tego, do łososia z kanapką, bo co rano było. Dobra, kiedy pojawi się konkurs? No tak, o tym konkursie to głośno było. Tutaj będziemy zbijać dwa kanały, nawet trzy, bo będzie mój kanał Zielonego, będzie strona Borowego Stawu, Korzeniowo i Ale Fit. Instagramy po prostu. Tak, i tutaj zrobimy razem wspólny konkurs na taki grube. Grube będą nagrody. Dlaczego? No tutaj za pierwsze miejsce na pewno będzie fajny wyjazd na Borowy Staw, razem wspólny. Nakręcimy z tego wyjazdu fajny filmik. Tu będziecie mieli... W osobnym filmie wszystko. Cały wyjazd będziecie mieli zasponsorowany. Jeżeli ktoś wygra, kto tam wygra, nie wiadomo. Jest dużo chętnych, nawet i z Europy, więc coś się zadzieje. No, druga nagroda to już zobaczymy. No, trzecia pewnie jakiś sprzęt czy coś, no tutaj dobierzemy do tego. Będą vouchery pewnie na Lefika, na Korzeniowo tak samo. No, to będzie wszystko opisane. No, ale kiedy? No, musimy się zebrać do kupy. Ja mam bardzo mało czasu przez to, że no, jestem... cały czas z córką i nie mam możliwości po prostu tutaj takiego tygodnia sobie zorganizować w tej chwili, ale myślę, że koniec sierpnia jak się ułożą te sprawy wszystkie. Dobrze. Następne pytanie. O, pytanie do Zielonego. Zielony. No co tam? No co? Pytanie do Zielonego. Coś nowego na kanale. Te pranki lub challenge, co u Ciebie będzie coś nowego? Challenge będą od sierpnia z jedną osobą, co poznacie w odcinku, a pranki nie wiem. To pranka to ja Ci zrobię, nie ma problemu. Bo teraz siedzimy na tej łodzi i zaraz coś wymyślamy. No. Co chwilę. Tylko, no z Wujkiem... ja strach normalnie, Bo no. Ja się boję po prostu. Z Wujkiem też chcę jakieś... Czasami nie obudził, a nie, ogolony to nie. Bo jestem łysy, ale Pawa można golić. O, o nie, chłopaki. Nie. Na śpiącego nagrane jak gogole. No to już będzie maszynko. A jak coś to challenge... Na tego, zrobimy ciebie... Challenge 24 na tak. Na Rzymianina. I Rokeza ci postawimy. Dobra. Kolejne pytanie mów. Będzie Pan nagrywał z córką i pozdrowienia dla córeczki. Ania, no słuchaj, czy z córką będę nagrywał, to by musiał być osobny kanał dla dzieci razem z wędkowaniem. No Hela już tam, już była mniejsza, już też tam wyjeżdżała ze mną na ryby. No wiadomo, że ma niecałe 4 lata, więc to jeszcze tak nie ogarnia wszystkiego. Ale jeszcze trochę tak myślę o tym, żeby po prostu tutaj pokazać, jak z dzieckiem, jak zaszczepić wędkarstwo w dziecku. No nie można nic na siłę. Troszeczkę od drugiej strony trzeba. Syn mój, 20, już ma 1 lat, ja mi to zaszczepiłem. Zaszczepiłem wędkarstwo u Pawła, u Zielonego. No mam nadzieję, że u córeczki też mi się uda. Jeżeli nie, no to pójdzie w inne ślady, nie wiem,
parkowanie, spadachron, różne jakieś takie ekstremalne, fajne, no, lubię to. Dobra, o, idzie Helcia, chodź Helcia, odpowiadamy na pytania. Q&A tak zwane, tak? Chodź, siadaj, zupka jest dla ciebie. Tu koło Pawła. Mhm. Koło Pawła siadaj. I zupkę. Tak. No, Helcia będzie zupkę wcinać. A my od razu... Oho, i chlebek, tak? Tatuś tak zawsze robi. Dobrze. Fajnego masz wujka, zielak. A dzięki. Co? Normalnie. Ciebie pytanie. No, ja wiem. Ja nie słyszę. Zobacz. Pach, dobra. Nie, no ja wiem. Spoko, ja wiem, co mam fajnego. Tak? No, może ty powiesz coś o zielonym coś, co? Co powiesz? Zrobisz go? Następne pytanie. Jaką pan złowi największą rybę w kilogramach i wielkość? No, nie chodzi o kilogramy, o wielkość, bo każda ryba daje satysfakcję, czy taka, w jakich warunkach złowiona i w jakich ekstremalnych też warunkach. I jak nie ma dostępności tej ryby na zbiorniku, bo jest bardzo mała, a nam się uda nawet złapać jakiegoś karasia takiego półkilowego czy coś, to jest taka przyjemność, że niesamowitą radość przynosi. A jeżeli chodzi o największą rybę, no to karp 21600 wyciągnięty. I to była też satysfakcja, bo jako jedyny mi się udało wyciągnąć, nie dość, że przez 3 dni nikt nie miał żadnego brania, ja miałem jedną i jednego trafia wyciągnąłem. To chyba był taki już sukces mój dwukrotny. Dobrze, bo nam się telefony rozładowują, bo Helcia nam tutaj te bajki ogląda na tych telefonach. Jak Paweł zaczynał wędkarstwo, no on był mały, ja go zabierałem tak jak Helcie, już na ryby. No słucham cię. No teraz telefony, mówiłem o tych bajkach. Pojedz trochę zupki i za chwilę będziesz bajkować. Ja na te pytanie, ja na to pytanie odpowiem, ale to w innym odcinku. No spokojnie, tak? Wszystko się dowiecie, jak zaczęło się. No, na jakie kulki proteinowe łowić? Ojejku, to jest temat ogromny i temat rzeka w karpiarstwie, więc to by trzeba było odcinek na tym nagrać. Naprawdę każda kulka jest dobra, ale musi być dostosowana do warunków, do temperatury wody. Ostatnie pytanko. Moje marzenie to jest pływać kilka miesięcy na łodzi, nie schodząc na brzeg, po różnych wodach, nawet i na ocean, i łowić ryby. No, to jest moje marzenie. No, ale marzenia może się spełnią. Na razie jesteśmy na polskich wodach. No i myślę, że zobaczycie. No, pomału tak rozkręcamy to. Za może rok już będzie łódź specjalna do tego przystosowana, duża, żeby można było mieszkać. Na tej łodzi co jesteśmy, to jest Jaronka Łódź. Za użyczenie, dzięki Jaro, naprawdę wielki szacun, że jestem u ciebie na tej łodzi. Dobra, to słuchajcie, tam jeszcze na to pytanie odpowie zielony, bo tutaj mówię, córka nam tu już miesza. Córka moja mi tu miesza w kiełbasie. Chcesz kiełbaski kawałek? Dobra, Oskarkowi też damy? Nie. Nie? Zamocz mi mostarkę. No to tu masz. Dobra. Dzięki za oglądanie odcinka. Subskrybujcie, lajkujcie i łapka w górkę.